Dzień dobry. Dzisiaj luźna gierka Idenem, ale z haczykiem. Już widzicie ten przekreślony pucharek tutaj pod moimi kluczami. Znaczy to, że gramy na seedzie, ale niezwykłym seedzie, ponieważ grałem troszkę sobie samemu i trafiłem na taki seed, że muszę wam go po prostu pokazać, nie? Do pewnego momentu grałem i jak zobaczyłem, co się stało, nie powiem wam jeszcze, co się stało, to aż wyłączyłem grę i stwierdziłem, że nie, dobra, nie ma mowy, że ja tego nie nagram. To pamiętam, że rolowałem, dostałem stigmatę, to było dobre, w Curse Roomie nic nie było. Jakby pamiętam tylko dwa pierwsze piętra, więc na razie będę wiedział, co robię, a potem już nie będę wiedział, po jednym Angel Dealu, już taki mini spoiler powiedzmy. Też przy okazji jest to idealna okazja, żeby powiedzieć, że można zrobić z tego serię. Znaczy pod serię, że dalej to będą luźne rany, ale możecie mi wysyłać swoje jakieś ciekawe seedy. Tam od czasu do czasu będę sobie je ogrywał, może coś z tego będzie fajnego. Tylko jak wysyłacie mi seeda, to albo na Discordzie, albo w komentarzach i musicie zaznaczyć, na jakiej postaci jest ten seed grany, seed i jakie difficulty i czy mam iść Angel Deal czy Devil Deal. To są rzeczy, które bym chciał wiedzieć przed tym, jak będę grał, bo to jest po prostu ważna informacja. Difficulty jest dla mnie najważniejszą informacją, bo seedy się różnią w zależności od tego, czy jest normal czy hard, a reszta informacji opcjonalnie, o, tak powiedzmy. I to brałem i wszedłem sobie tutaj. Dobra, tak, już się zaczyna. To teraz kolejność działania wygląda tak. Chodzę tu, roluję i biorę to. I teraz clearuję resztę piętra, tylko mam nadzieję, że obrażeń za dużo nie dostanę. No właśnie, już się zaczyna nieźle. Jestem trochę zardzewiały powiedzmy, bo długo nie grałem, ale miejmy nadzieję, że ten kostek wykaruje, że nie będę już hitów dostał, bo naprawdę potrzebuję serc. Ej, ale lamie. Ojej, bombę bym zaryzykował tutaj, nie pamiętam, gdzie był secret room już. Dobra, jest tutaj i są fajne rzeczy, sobie to otworzę, to sobie użyję od razu. W sumie nie wiem po co, ale no dobra. Muszę być pewien, że na tym piętrze dostanę Devil Deala, bo jeżeli się to nie uda, to będzie duży problem. Przez to, że mam mojej fera, to tak dużo zdrowia nie potrzebuję, bo muszę się pobawić sacrifice roomem i to tak do pełna, aż dostanę 30 coinów, bo to jest akurat giga ważne. Jeżeli się to nie uda, to będzie naprawdę spory problem. Ale pamiętam chyba, że nie było to tak trudne, jakby dostałem dużo serc w samym sacrifice roomie, to... O, dycha! Dobra, to nawet nie muszę tych coinów dostawać, już dobrze. To potrzebuję tylko szansę na Angel Deala sobie zwiększyć. A nie, ja potrzebuję coinów, bo muszę dwie rzeczy kupić. Aaaa! Dobra, jazda. Tutaj Angel Deala nie jeszcze. No muszę tą szansę dostać, to jest najważniejsze. Okej, mam tą szansę. Muszę dalej się tym bawić. Ja aniołków nie będę bił, nie ma sensu. Dobra, wynocha z aniołkiem i daj mi coiny. Dziękuję, dobra. Biorę te coiny, zaraz sobie zejdę do sklepu. Wezmę tą pigułę, ona tam niczym ważnym nie była. Jeszcze mam soul harcika, jakbym potrzebował. I teraz tak, bierzemy skullbaga i bierzemy crooked penny. To jest mega ważne, ponieważ jak wejdę do Angel Deala, to zaczną się dziać takie dzikie rzeczy. Jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to ja po prostu spauzowałem i wyszedłem z gry. Ojej, ale to było close. Nie podobało mi się to. On tego za dużo respi, halo, kolega. No już wolę, żebyś to robił, bo nie mogę bossa bić. To trochę zajmuje, ale... Dobra, umarł w końcu. Jezus Maria, zajęło to za długo. Dobra, mamy nasz gwarantowany Angel Deal. Chodzimy, klikamy spację i rolujemy. Jak ja to zobaczyłem, to ja się tak za głowę złapałem. Jakby, jak to jest możliwe? Ja nie rozumiem, jak to się stało po prostu. Takie szczęście. I od tego momentu już dalej nie grałem. Ja już nie wiem, co się na tym seedzie dzieje, więc... No jestem OP i tyle, no... Jak tu mnie powstrzymać? Jeszcze na dokładkę pójdziemy... Chyba Dark Room. Myślę, że Devil Deal jeszcze by tak oddały fajnie, nie? Mam dwa najlepsze Angel Dealowe itemy. Nie wiem, co jeszcze lepszego mógłbym dostać. Chociaż teoretycznie ja mam Crooked Penny. Mógłbym się bawić w zabijanie aniołka, Crooked Penny i rolować wszystkie itemy. W sumie? Okej, wejdę sobie do sklepu. Jest fajny item, ale... Reroll? Jeszcze raz? Nic ciekawego, nie wiem, Joker? Two of Spades. Klucze się przydadzą. Dobra, dotuję resztę tego piętra. Nie, fajny pokój. Dobra, i co jest w tym treasure roomie? Yamhart... podniosę to. Jezu, dobrze, tego drugiego nie podniosłem. Roll? O! Dobra. Będzie na przyszłość, na przyszłego seeda powiedzmy. Jak ktoś ma seeda z fajnym Eden's Blessingiem, to możecie mi napisać Discord czy komentarze, przypomnę. I dobra, idziemy bossa, zobaczymy, jak szybko zabiję tego bossa z takim combo. Wow, wow. W sumie dziwi mnie to, że go nie zinstakilowałem, ale dobra, i tak mu dużo zadałem. Dobra, umrzyj. Elo. Devil Deala niestety nie dostałem, ale może Joker? Nie. Odwrócony Magician, Strength, Judgment. Gotujemy coś z tymi Judgmentami, może. Zobaczymy. Wejdę sobie tutaj. Nie ma bomby, ale kupię to i kupię to. Nie dostałem bomby. Nie wiem, jak do Secret Roomu wejść. Tu jest bomba i jeszcze odwrócona karta, może fajna. Chwila. Gamba. Okej.
Okej. A mogło być tak fajnie. Dobra, weźmy. Czy coś tu jest fajnego w ogóle? Chyba nie. Po prostu. Aha, jestem głupi. Nic nowego. Teraz wezmę sobie Secret Rooma, chociaż spróbuję znaleźć. O, jeszcze więcej bomb, dzięki. Gra się ze mnie śmieje teraz. Wyczyszczę sobie chyba jeszcze lustro. Ja tak zmarnowałem dobrą okazję. Mówiłem, jestem zardzewiały, rusty. Nie umiem grać. Muszę załapać ten vibe ajzaczkowy. Dobra, jest małpi wymiar z małpią muzyką w końcu. Już wyłączyłem mody na dodatkowe soundtracki, bo trochę bazówki. Bazowy soundtrack też jest fajny. Okej, wejdę sobie do sklepu. Może Roll coś odda. Bo mogę w sumie robić coś takiego. Okej, to jest średnie, ale... O, ty diable! Znaczy, jest to kuszące bardzo, ale... Ma to swoje wady. 75% to jest dużo. Czy ja chcę fragmenty noża? W sumie nie. Wszedłbym tutaj, zabił tego bossa. O, teraz umarł szybciej trochę, mi się tak wydaje. Dostał więcej shotów na łeb. No już, wyskakuj. Wyskakuj z życia. Broken Lens. Co to jest? To z jakiegoś moda? Nie wiem, ale wezmę. Czemu mam tego nie brać? To jest damage up. Później zerknę, czy jakieś mody w ogóle mam, bo jeżeli mam, to... To podlinkuję. Gamba. Noż ty szatanie. Biorę to. I wezmę jeszcze to. Mogę dwa wziąć? To mi da więcej damage'u? Nie. Miałem nadzieję, że da damage. Dobra, zroluję sobie fragment nożyczka. Noża. Zobaczymy, co dostanę. O! Co to jest za run? Hello. Najlepszy run dla Idena. Co to jest? Jakie są szanse, że w jednym Angel Dealu dostanę Crooked Penny i zroluję w dwa najlepsze itemy? Nie mam zielonego pojęcia, zdałem podstawówkę, a nie matematykę. Dobra, lecimy do mańców, to jest przeznaczenie. Ej, ja kliknę tego Crooked Penny w Treasure Roomie. Jak to odda, to... Ohoho, to będzie grubo. Albo w sklepie po prostu tego Crooked Penny'ego klikać. Teoretycznie w sklepie najbardziej oddaję, bo nie muszę kupić. A jak już odda to, to będę miał itemy. A i tak czy siak bym ich nie kupił, bo z kasą u mnie prawdopodobnie może być cienko. Raczej zagram to bezpieczniej i... No, podnieś tą bombę! Więc lepiej będzie zagrać tak bezpieczniej w sklepie. Dobra, tutaj 20-20, co to jest? Ja nie będę ryzykował, to jest za dobre po prostu, żeby ryzykować. 25%, żeby mieć triple shota. Nie wiem, czy jest worth it. O, a zrolowałem. Wynocha. Wow, 25% szansy na to było. Rolujemy to. Dużo hitów dostaję, bo się czuję tak zbyt pewnie, powiedzmy. Ale roll? Lil Chubby bym wziął, ale jest w tyle tam, no to trudno. I nie biorę Ludo. Ludo jest, nie jest odpowiedzią. No to wejdziemy sobie tutaj i... Błagam? Nie oddało. Nie dziwię się. Dobra, czy jest tutaj coś? Tutaj jest przejście w dół, ja sobie skorzystam. I coś fajnego z tych itemów, proszę. Błagam, na kolanach. Znaczy nie chcę mi się z krzesła schodzić, ale na kolanach. Nie no, najpierw naładuję Crooked Penny'ego, zanim wejdę do bossa, bo 67% na Devil Deal'a to naprawdę jest solidna szansa. Jak uda mi się podwoić te itemy i może je zrolować, to ja już się boję. To zlutuję resztę piętra, może będzie coś fajnego. Tutaj nie. Tutaj na dół mam iść. O, dobra. Nienawidzę Curse of the Lost, szkoda, że tą świeczkę skasowałem. Ale też śmiesznie by było, jakbym jej nie skasował. O! Dobra, użyję sobie tej książki. Wezmę sobie to z powrotem. To są jakieś fajne karty. Stars i Strength. No, nie wiem, wezmę Stars na następne piętro, żebym nie musiał biegać. Dobra, jest Fight Room. We Fight Roomie złoty chest z niczym. Dobra, to widzimy się na bossie, którego zaraz zniszczę, bo jest nim Pile. A, on już nie żyje. Tylko hita dostałem, głupio. O! Ho. Okej. Okay. A tu? No dobra, wezmę to. Deadcat jest dobry. Jeszcze zlokuję sobie Devil Deal'e na przyszłość, bo z Angel Deal'a mam wszystko. Jednym Angel Deal'em sobie wszystko ogarnęłem. A stąd? No muchy, spoko. Progres do tego. Rzucę monetą. Nie wiem, czy chcę Cursed Eye'a. I zatrzymam grę, zanim mi będzie dalej czas liczyć. Orzeł to będzie, że biorę. Biorę, bierzemy. Tylko, że tego Black Candle'a nie mam. Może dostanę, nie wiem, jakiegoś spin down'a i się uda dostać, ale wątpię niestety. Dobra, i lecimy niżej na Mainsy 2, mam nadzieję, albo Ashpit. Mainsy, dobra. I nie ma klątwy. Wow. Cieszy mnie to, bo nie muszę szukać niczego. Dobra, tutaj. O, oczywiście, że biorę. Czemu miałbym tego nie wziąć? Jest dobry item, tylko trzeba go docenić. Plus mam homing, no to już w ogóle. Jezus Maria, tak dobrego seeda jeszcze dawno nie miałem. Naprawdę. Dobra, idę tu. Chyba w kierunku bossa pobiegnę. Dobra, jest boss, może będzie Devil Deal? Jak szybko zabiję tego? Nawet nie zdążyłem powiedzieć do końca. Dobra, wchodzimy tu. Kolejna część do Gapiego, ja zaryzykuję. Wow, mamy Gapiego. Okej, to wezmę sobie oba te gały. Okej, i wezmę
to, kliknę to tutaj i zroluję resztę tych itów, może siądzie coś fajnego. Okej, okay. Progress do conjoin. Empty vessel jest git. To będzie dobre teraz, bo mam jedno serduszko i... No wezmę tego devs lista, bo co mam innego z nim zrobić? I sobie zejdę do tutaj. 5 bomb, spoko. No już nie mam je w devil dealu niestety, ale to nie ma znaczenia. Ale te gały Gapiego śmiesznie wyglądają na Gapim. Kinda creepy. To... co mi... health up! Trochę może być w sumie. O! Dzięki, jeszcze piątaka dostałem. I szukam jeszcze sklepu. Trzeba kliknąć Crooked Penny w sklepie. Ja to instant ładuję tego Cursed Eye'a, nie? Ja po prostu wchodzę, spamię guziczki i wygrywam. I jeszcze przypadkiem devs lista w tym pokoju ogarnęłem. Nie wiem, jak to się stało. I modeling clay. Podziękuję. Dobra, co mamy tutaj? Skasuj mi itemy, please. Dziękuję. Ale jest restock. To mogę kombinować z bateriami jakoś. Jest, ale też jest dobry item. Ja go wezmę, nie odpuszczę go sobie. Wow. No, zduję sobie D6 i to zroluję. Blue map jest fajny, ale Humbling Bundle jest lepszy. I spróbuję jeszcze raz kliknąć, maybe. Co ty na to? Nie, no już nawet nie mam po co to rolować w sumie. Wynocha. Dobra. Mega szybko swoje pick-upy odzyskam, bo jeszcze tego bundla dostałem. Dobra, trzymamy tą kartę i w secret roomie to trzeba kliknąć i zrolować. Tylko na następnym piętrze, bo będę mógł wtedy jeszcze lutować piętra po dodatkowe role. Chociaż secret room będzie tutaj, taki easter egg. No właśnie. Ej, nic ciekawego. Niestety. Dobra, lecimy do Mausoleum. Moje najbardziej ulubione piętro w całej grze, bo ma vibe fajny. I to jest niestety Gehenna. Ale no dobra, Gehenna też spoko. Golden Peel? Poczekam z tym Golden Peelem. Może gdzieś znajdę jakieś Lucky Food, jakieś coś. I Secret Room, muszę jak najszybciej go znaleźć. Może być tutaj na dole. Ja będę tak rzucał bomby w losowe, no właśnie, miejsca, żebym miał okazję sobie kliknąć. Ała, co mi zadało damage? Może jakiś tir zleciał, nie wiem. Klikam The Stars. Binge Eater Red Key. Roll. Co to jest? Dobra, co bierzemy? Nie mam zielonego pojęcia. Coś takiego... fun, myślę. A, te itemy, lens tak dalej, to jest z moda tego, Milesa, ja go jeszcze nie wyłączyłem. To już wszystko tłumaczy. Mógłbym wziąć te drony w sumie tego Milesa, ale nie wiem, czy one mają jeszcze synergię. Nie patrzyłem. O, dobry trinket znalazłem. Nie musimy się śpieszyć na hasza nawet, to bardzo dobrze. Jest, w końcu. Dawno tego itema nie było. Mam ochotę się pobawić Glitched Crownem, bo niesamowicie rzadko widzę ten item. Mi się to nie podoba. I mogę sobie rolować dalej Secret Room, tak naprawdę. Może dostanę inne przedmioty z Secret Roomu, które by oddały. Na pewno odda to. Dzięki. Compound Fracture, okej. Okay. Bierzemy Compounda. I z tych rzeczy tutaj, teoretycznie najlepszy byłby IPK, ale on mnie zabije, więc wezmę książkę. I mam teraz Bookworma, dodatkowe strzały. Super. O Jezu, co się dzieje. Dobra, tutaj jest jeden z itemów, którego rozważałem wzięcie, więc sobie go wezmę od razu. Jeszcze większy chaos. Dajcie mi jeszcze jeden ładunek. Raczej go dostanę, ale come on. Jak najszybciej go chcę. O, sklep. No to spacja w sklepie instant. Nie oddało, szkoda. Dobra, jest roll. Idziemy od razu z tym do Secret Rooma. Może dostaniemy Rock Bottom. Bardzo bym chciał Rock Bottom, bo jest to teraz najmocniejsze, czego mogę dostać po prostu. Jak dostanę jakiś Soy Milk później. Słabo! Niesamowicie słabo. A i tak może coś stąd wziąć, to wezmę sobie Luck Upa. Bo już charge'a nie nazbieram, nie ma mowy. Już większość piętra zczyszczona. Ale mam jeszcze arcade'y, więc może w tym arcade'ie coś dostanę. I cieszę się, że tego Seeda nie grałem. Że zostawiłem na odcinek, bo... naprawdę fajne rzeczy z tego wyszły. I Gehenna 1 to mogę do bossa wejść. Nie muszę się niczym przejmować. Devil Deal? Nie. Ale jest Tears Up Range. Ja bym to chętnie wziął. Okej. Okay. W Secret Roomie nie klikam Crooked, ale Crooked Penny kliknę sobie w tym arcade'zie na tym jednym itemie, co tam leży, tej książce. Może coś fajnego siądzie. Oby. W ogóle ten film z Risk of Raina w końcu wypuściłem. Udało się. Go zrobiłem. O! Za pierwszym razem. Oj, przypadkowo... eutanazja jest dobra. Wydaje mi się, że się wam spodobał, że fajny był. Kto nie obejrzał, to macie w karcie, tam na górze. Ja jestem osobiście z niego dumny, ale możecie sami ocenić oglądając go. Jest Mausoleum. Dobra. Zapomniałem, że to zgrałem. Dobra, cierpimy razem w tym wszystkim. O! Daj mi to. Dzięki. Co tu jest fajnego? Wiecie, co zrobimy? Crooked Penny time. Oby to Crooked Penny oddało. Proszę. Co tutaj mamy? Wezmę to.
Część muzyki idealnie dopasowała się do tego, co dostałem. Obiecuję, że na następny raz to wyłączę. Nie chcę tego, to jest okropne. O, jest boss, tylko że nie muszę iść na bossa. Pójdziemy sobie zamiast tego. Chociaż co ja mam tu do znalezienia jeszcze? Nie wiem, naładuję sobie ten Krukt Peniego i co ja tu jeszcze mogę ogarnąć sobie? Nic chyba, wszystko mam. Idę stąd po prostu. Idziemy na tego hasza, ale najpierw trzeba Matulę pokonać. Dobra, jest matka. Nie musicie słuchać tego okropnego soundtracka, którego zgrałem. Brimstone! Nie biorę. To jest zła decyzja. O ile zduplikuje mi Brimstone na 4 razy, tylko wezmę wtedy. No, dobra, trudno. Nie chciałem, bo wolę Tirsy. Tirsy będą mocniejsze teraz. I bierzemy Polaroid. Miałem iść Devilowe, ale w sumie teraz mi to różnicy wielkiej nie robi, bo mam właśnie tego Glitched Crowna. O, Arcade, daj mi ten. Nie dał, ale dał mi tego typa. Mogę sobie naładować Krukt Penny. Dobra, gdzie jest boss? Biegnę prosto do bossa. Nie chce mi się czyścić tego piętra. O, jest Curse Room, no wejdę do Curse Rooma. Nie mam czemu nie wchodzić. Jest Soul of Samson, który wezmę, bo może uda mi się jeszcze dostać ten Rock Bottom, który mi się marzy, powiedzmy. Tu będzie Secret Room, co? Dziękuję. Nie ma itema i ten żebrak sklepikarz też nie dropnie niestety. Więc dobra, lecimy po prostu prosto na bossa. Co my tu mamy? No już, umierać wszystko. Czwórka! To chciałbym jakoś item dropnąć, ale z tym będzie problem, bo nie mam żadnego judgmenta ani nic. Dobra, może jeszcze znajdę. Zobaczymy, ale poszukam tych kart. Może dostanę? Proszę. Ładnie, proszę. Dobra, wchodzimy tutaj, ty umierasz. Jest Devil Deal, którym jest Krampus, który nie dał mi nic wartego uwagi i rolka też nie siadła niestety. Nawet nie potrzebowałem tego trinketu, ale tak go zostawię. Może znajdę tego boksa. A i też pozwala mi się to kręcić po piętrze, no to nie narzekajmy. I dobra, ty mi daj item. O, item? Nie, ale kit. Dobra, bawię. O, kurde, instant pickup, nienawidzę tego. Ale mam Belzebuba, szukajmy pozytywów. Tutaj karta Judgment. Nie, aj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 . To ty dasz, nie dasz itemu, co? Daj item. Serca też się przydadzą, serca też są okej. Tylko dostaję hity ciągle, bo... Nie! Kurde! Dobra, może ta maszyna... O, da, intruder. Dobra, naładuję sobie podwójnie oba spacebary. I dobra, idę stąd. Zrobiłem wszystko, co mogę zrobić. Tylko kijowo, że instantowo mi ten podnosił, ale intruder też jest okej. No, jako sam z siebie jest dobra, ale nic nie wnosi do naszej synergii. Ja tutaj trochę boli, ale dobra, mamy pytajnik. Znany również jako Blue Womb. O, Glitched Crown pokazuje mi te itemy. BX5 znowu mam. A to co to robi? Miles Goggles. Damage Multiplier, Speed Multiplier Down. To jest mnożnik. Ale chyba tego nie chcę. Weźmy po prostu, kliknijmy to raz. Dobra, wejdźmy tu. Homing Shotsy, które już mam. Nic ciekawego. Tutaj. Marked? Też nie. A zobaczmy tutaj. Też nic. Halo, fajne itemy. Gdzie one są? O! Magician, odwrócony, to wezmę, czemu nie? To robimy tak, chodzę tutaj, klikam spację, nic nie dostałem, okej. I będę rolował tutaj. Himolakra teoretycznie, ale praktycznie mi to fire rate'u zeżre. Okej, już wiem co chcę wziąć. Jabłuszko, jabłuszko jest dobre. I z tych rzeczy wezmę magnes. Spróbuję jeszcze znaleźć crawl space. Może black market siądzie, zobaczymy. O! Ło! Takie rzeczy mogą się stać? Mamy tu potencjał na naprawdę niezłe rzeczy. Daj mi to najpierw. Nie to! Dobra, weźmy Chaos. Pandora's Box, chwila, Pandora's Box. Chaos czy Pandora? Pandora. Weźmy Pandora. Pozbędę się już tego Krukt Penny też. Teraz klikasz to tutaj? Chyba klikasz to tutaj już. Chociaż jak zroluję to w Secret Roomie. Dobra, robimy to. Jazda z haszem. Niszczymy go. Jeszcze dla pewności kliknę sobie odwrócony Magician. Aha, on umarł. Frajer. No, hasz pomimo, że ma boss armor, on nie istnieje, on umiera. Podoba mi się to. Ja przez całą walkę stoję w miejscu. Kurde, myślałem, że będę mógł dalej stać w miejscu. Dobra, runda druga. Już teraz nie będę jakby tak, powiedzmy, tryhardował. Znaczy, tryhardował, stałem w miejscu. Ale no po prostu, żeby go pokonać i tyle. Umarł. Szybko to poszło. Okej, to idziemy do góry. Okej. I szukam Secret Rooma. Od razu tutaj. Nie chce mi się jakby czekać na to, bo się sam nie mogę doczekać. Okej, dziękuję. Co to jest? Get out! Get out! Jest fajny item. I ja nie biorę TM Trainera. Jest Rock Bottom. Okej, to patrzcie. Biorę to, biorę Rock Bottom. RK'a nie biorę, nie mam ochoty, to już za długo zajmie. Roluję dalej, coś fajnego? To jest Soy Milk, od razu pod Rock Bottom. Okej, to weźmy najpierw głowę tego. Weźmy Fruit Cake'a, bo będzie śmieszne. I weźmy od razu tego Soy Milk'a też. Dobra, i roluję dalej. Jacob's Ladder? Nie, jest potencjał na coś mocniejszego. Okej, to nie jest mocniejsze, ale jest fajniejsze. Jazda, o Boże, co się dzieje.
Dobra, to już jest GG ogólnie. To jest tak zwany insta win, bo nic mnie nie może zabić i ja wszystko zabijam instant. Mam z 30 fire rate'u i mam z 30 damage'u. Dobra, szukam bossa, lecę speedrun. Ja już chcę jak najszybciej po prostu to skończyć, bo co ja tu jeszcze wykombinuję? Co ja tu jeszcze mogę dostać śmiesznego? No może dostanę, nie wiem, jakieś prześmieszne efekty, nie wiem. Dostałem amnezję, okej. Boss gdzieś, coś, proszę. Daj mi ten trinket, tutaj bossa nie ma. Tu będzie, co? Proszę, dziękuję. Idziemy na Isaaca, który umiera. Dziękuję. On umarł na one shota, by the way. Jest, idę chest. Jest techno. Oj, oho, co tu się dzieje? Bierzemy najpierw quad shota. Bierzemy splitting tearsy. Bierzemy technology TTT0. I ja nie potrzebuję statystyk. Ja chcę efekty. Polifemus nic nie robi. Tech X też będzie. Troll, to nic nie biorę z tych rzeczy. Będę rolował dalej. Ja nic nie widzę na ekranie. Ja wystrzelę raz i wszystko umiera po prostu. Ja nawet nie muszę trzymać. Jak mam zauważyć cokolwiek? O, jest ten item. Wow, instant pickup. I to jest D6. Fajnie to wygląda w rogu, że mam dwie D6 weku. Dobra, tu play doh. Nie wiem, roll. Okej, okay, szukamy dalej. Play doh teoretycznie byłby fajny. Praktycznie i tak bym go nie widział. Szczególnie jak takie rzeczy się dzieją i wszystko nagle umiera i nie wiem co się dzieje. O, jest kolejny item. To najpierw wyczyszczę to, zajdę sobie tutaj i... Holy light. Okej, okay, może być. Oj, kolejny item. No, co tam? Belly Jelly. Belly Jelly jest taki defensywny, okej, okay, może być. To, Tractor Beam, Mighty też nic nie zrobią. Backstabber, o, razy 2 damage na tym, na przeciwnikach, to brzmi fajnie. Jest fajne. Jakby gwarantowane jest to, że prędzej czy później tego backstaba trafię, nie? Więc to jest po prostu razy 2 damage i tyle. O, item. Breakfasty. Zbreakfastowaliśmy grę. Dobra, może coś jeszcze znajdę? Tutaj secret room? Nie? Dobra, idziemy na bossa. Jak się trafi delirium, to na nie nie idę, bo już breakfasty same lecą. Nie opłaca się w ogóle kręcić się po jakichś piętrach, bo widzicie. I jest boss. Dobra, po prostu umrzyj. Dziękuję. Wojda nawet nie ma. O Jezu, co to był za run? Nie wiedziałem, że w ogóle takie coś jest możliwe. Dawno takiego podejścia dobrego nie miałem i czegoś takiego mi bardzo, bardzo długo brakowało. Bo takie rany są najlepsze. Że coś się uda, wsiądzie szczęście, zroluje się, fajne rzeczy. Podobało mi się bardzo i mam nadzieję, że wam się też podobało, bo ja wam dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i strzała!